Witamy. Dzisiaj lotujemy na 1,5 kilometra gołąbki Budapeszta takiego zielonoskówką. Pokaż, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, gdzie jest staw. To jest 1,5 kilometra ode mnie od domu. Zobaczymy, czy pójdą i jak pójdą. Jest taki ciemny, młody piszczak. Gdzie tam ten? Poszedł. Ten to jeszcze piszczy. I tu, tamte też piszczą. Od Andrzeja z Elbląga. Pozdrawiam. Też Budapeszt. Zobaczymy. 1,5 kilometra pierwszy raz. Piszczaki. Jak przyjdą... Patrz, ty nie wiem, to nie, myślałem, że to on. 2 tygodnie odpoczynku. I dalej. Patrz, idą. Kozaki. Nie, zobacz, jak chodzą piszczaki. No dzieci, pokaż ta szkołę. Za 5 minut was widzę w domu. Jak któryś wróci oczywiście. No mówiłem, że będziemy, to jeszcze za wcześnie zapiszą. Jeszcze powinno jeszcze 2 tygodnie, 3 poczekać. Ale dobrze, chodzą górą. Z gołębiami, to niech poszukają. To jest 1,5 kilometra tylko od domu, to nie jest dużo. No, na młodego. Jak mądry, to wróci. Głupi niech idzie do ludzi. O, czekajcie, już wychodzą do nas, patrz, zobacz jak ci idą. Kierunek. Ciekawy jestem, czy ten ciemny wróci. W domu jest jeszcze jeden murzyn, ale to za mały. Ale tamten jest za mały jeszcze. Jeszcze za ten z Grajewa, jestem ciekawy, co on będzie potrafił. Ten z ale idą, zobacz co robią. Ja ich tam nie widzę w słońcu nawet. Nie wiem, czy ich będzie widać. Widać. No widać będzie, ale nie widzę ich tam w słońcu. O, wyrywają się, wyrywają się. O, aparaty. Kozaki. Siebie widzę. O, widać ich tam. Ciekawy jestem, czy któryś wróci. Która to jest godzina? 14:31. Czekamy, jedziemy do domu. Mówię, jeden jest. To jest Andrzeja z Elbląga. Przyszedł. Pierwszy Andrzeja z Elbląga. Siedzi na budzie. Jest i drugi chyba przyszedł. Teraz zobaczymy. Pierwszy przyszedł Andrzeja z Elbląga. Czekamy na następnego. Tak, to Andrzeja z Elbląga.